bardzo ładnie i bardzo miękko przyziemili całą formację. Tak, i to właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to jest trudne. Kolejny stopień tajemniczenia lotniczego. Tak, dlatego że... I to one stanowią podstawę porozumienia, bezpieczeństwa, przypomnienia pilotom. Były różne, były ciasne, bardzo ciasne, były też takie taktyczne, gdzie byliśmy oddaleni od siebie o mile, półtorej, ale tego zaufania jednak nie zastąpi, znaczy nie zastąpi turbulencje, więc olbrzymie zaufanie i dzięki temu ta tafla, ten rąbik, który oglądamy, jest z naszej perspektywy, z ziemi, równa, geometryczna, po prostu samoloty dobrze się prezentują. A odległości między nimi, proszę nam wierzyć, naprawdę nie są duże. W powierzchniach siebie, w kabinie. Oni muszą mieć do siebie, tak jak wspomniałem, olbrzymie zaufanie, muszą wierzyć, że każdy z nich świetnie zna całą procedurę wykonywania tego lotu. Jest naprawdę ciężko się utrzymać cały czas na jednej pozycji, żeby non-stop samolot w tym samym miejscu. Jeżeli tak się dzieje, to po takim półgodzinnym locie, na przykład 15-minutowym nawet, naprawdę człowiek czuje zmęczenie.